po raz kolejny na jedynej w powiecie mrągowskim pełnowymiarowej sali sportowej w Mikołajkach odbyły się mistrzostwa w piłce ręcznej i siatkowej. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całego powiatu. Zawody są eliminacją do mistrzostw województwa. Zwycięzca jedzie na zawody rejonowe, później na półfinał do Giżycka i ewentualnie na finał do Olsztyna. Miejscem zmagań szczypiornistów i siatkarzy była hala sportowa w Mikołajkach. Jedyny w tej chwili pełnowymiarowy obiekt sportowy, w którym mogą odbywać się zawody sportowe wyższego szczebla. Wśród drużyn dziewczęcych i chłopięcych ze szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyły ekipy z zespołu szkół nr 2 z Mrągowa. W szkołach gimnazjalnych najlepsze okazały się drużyny z zespołu szkół nr 4, również z Mrągowa. Zwycięskie drużyny będą reprezentowały nasz powiat w eliminacjach rejonowych.